Dzień dobry, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pyszną surówkę z pory selera i marchwi. Do surówki jest nam potrzebne 1 duża łyżka majonezu, 2 duże łyżki jogurtu naturalnego, sok z cytryny, 1 duża łyżka soli, 1 duża łyżka cukru, 1 łyżeczka pieprzu, natka pietruszki, 1 porę 200 g selera, 200 g marchewki. Zaczynam od krojenia pory. Porę pokroiłam i przesypałam do miski. Teraz będę tarła marchewkę. Do potarcia został mi jeszcze seler. Teraz mam już wszystko potarte. Będę dodawać pietruszkę. Dodam. Sól, pieprz i cukier. Cytrynę. Cytrynę dodaję po to, żeby się nie odbijało porą i selerem. Łyżkę majonezu. I 2 łyżki jogurtu naturalnego. To wszystko razem wymieszam. Tak wygląda efekt końcowy po wymieszaniu. Życzę smacznego. Jeżeli Ci się film podobał, daj łapkę do góry i zostaw suba.